Dzień dobry, witajcie w naszej kuchni. Obiecałam taki film i w końcu się za niego zabieram, czyli podsumujemy sobie to, ile kosztowała ta kuchnia. I jeżeli chodzi o stolarkę i jeżeli chodzi o wyposażenie AGD, trochę sobie o tym poopowiadamy, o tym, jak ciężkie były wybory, o tym, jak wyglądała nasza współpraca z panem Rafałem, czyli naszym stolarzem. Mam tutaj, słuchajcie, wszystko przygotowane, żeby nie było, że czegoś zapomnę. Mam też takiego Excela, o tym wam wspomnę na końcu, ale stwierdziłam, że jak sobie to wypiszę wszystko w moim starym kalendarzu, to będzie mi trochę łatwiej. Więc słuchajcie, no jak widać, mamy bardzo prostą, jeżeli chodzi o design kuchni. Wszystkie szafki są białe, te ramki, że tak powiem, są w kolorze dębu, to jest dokładnie to samo, co mamy na blacie i tak jak widzicie, tak sądzę, w kamerze pewnie ta kuchnia wygląda dobrze, w sensie nie wydaje się brudna, bo to, czego się zawsze boimy, jak wiecie, wybieramy lakier na fronty, to czy będzie się palcowało i czy będzie to widać. I jak ja stoję teraz w swojej perspektywie, no to ja widzę, że te żawki tutaj są trochę wypalcowane i może przed tym filmem powinnam była je przetrzeć, ale wiem, że jak stanę trochę dalej i nie będę tak patrzyła mocno pod kątem, to ta kuchnia wydaje się idealnie czysta, jeżeli chodzi o fronty. Także nie ma co się, słuchajcie, obawiać, że na tych matach coś widać, można dotykać i nic się nie dzieje. Naprawdę jest bardzo spoko. I może zacznijmy właśnie od pana Rafała. Meble robił nam chłop ze Śląska. Pan Rafał Mazur, świat mebli Rama. Tak, pod taką nazwą możecie poszukać ich w internecie. Zresztą ja zostawię wam oczywiście namiary na pana Rafała. I jeżeli chodzi o ten pomysł ze zrobieniem tej ramki dookoła, to jest inwencja twórcza pana Rafała i myślę, że możemy mu za to podziękować, bo wygląda to bardzo fajnie i ja wcześniej chciałam, żeby ten spód tutaj był biały, ale dzięki temu, że jest taki brązowy, ładnie się to wszystko łączy i naprawdę wizualnie jest, wygląda to pierwsza klasa, tym bardziej, że szafy wnękowe, o których będzie w innym filmie, co prawda, ale też są obudowane w ten sam sposób. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia, wszystkie meble, które mamy obecnie, są ze sobą po prostu bardzo spójne. Więc tak, jeżeli chodzi o te meble, ogólnie o całą robotę stolarską w tej kuchni, to mogę wam powiedzieć, że kosztowało to łącznie 21 200 zł, w czym jest oświetlenie LED, które jest tutaj schowane. Poczekajcie, może włączę. Warto powiedzieć, że to jest frezowane, czyli ta... Tak, możesz Andrzeju pokazać, może tu, tu z boku wam pokażę. Ta lampa jest tutaj frezowana właśnie w tą część dębową, także wiecie, to nie to, że tak chamsko wam odstaje, tylko bardzo elegancko to oświetlenie wygląda. Daje naprawdę dużo światła. Powiem wam, że lubię sobie w ogóle wieczorem wyłączyć światła, włączyć choinkę to i zapalić świeczki i teraz klimacik pierwsza klasa zimą. No właśnie, więc to oświetlenie kosztowało jakby 500 zł. Jeżeli chodzi o kosz rogowy, już wam go pokazuję, no to to są oczywiście rozwiązania, które myślę, że w większości miejsc będą kosztowały tak samo, no bo to po prostu jest kwestia tego, że płacimy za jakieś tam konkretne rozwiązanie i markę. Nasz kosz wysuwa się w ten sposób, wyjeżdża jedna część, tutaj może też wyjechać druga i za ten kosz dopłaciliśmy do naszej kuchni 1200 zł, z tym, że ta cena, którą ja wam powiedziałam, czyli 21 200, ona uwzględnia już wszystkie koszty. Więc tak, może pokażę wam, jak ta kuchnia wygląda, bo jeżeli chodzi o te koszty stricte samej kuchni jako mebli, to jest tyle. Tutaj mamy szufladę, ta dolna to jest po prostu duża szuflada, natomiast ta górna jest podzielona na dwie części, tutaj jest jeszcze ukryta taka mniejsza szuflada. I mama Andrzeja ostatnio chyba pytała mnie, czy nie lepiej było zrobić, żeby te sztućce wyjeżdżały osobno. To już jest chyba kwestia tego po prostu, co wolicie. Ja nie chciałam, żeby te meble jakby wizualnie były strasznie poszatkowane tymi szufladami. Dlatego moją inwencją twórczą było to, żeby właśnie jakby to się dzieliło na dwie części. A żeby ta trzecia szuflada była w środku ukryta, z tej strony oczywiście jest dokładnie to samo rozwiązanie, tak? Czyli szuflada w szufladzie. Jeżeli chodzi o szafki, jak widzicie, uważam, że bardzo elegancko to wygląda właśnie, że to jest wszystko jeden front.
Te szafki są naprawdę na maksa pojemne. Jakbym je teraz wam wszystkie pootwierała, to bardzo dużo półek tutaj jeszcze jest pustych. Zresztą może dobra, żeby nie było, że jestem gołosłowna. I tutaj wszędzie tak jest, że te półki druga i trzecia są wolne. Ta szafka otwiera się trochę inaczej, bo w ten sposób. I ten róg, słuchajcie, można oczywiście zagospodarować, bo jak tam włożę rękę, ona tam skręca. Mam tam wszystko, mam tam pochowane w tych rogach takie rzeczy, których używam rzadko i wszystko jest w koszyczkach, żebym, wiecie, mogła to szybko sobie ręką wysunąć. Z takich bajeranckich rozwiązań uważam, że bardzo ładnie zabudowane mamy okap, dzięki temu ta przestrzeń nie jest po prostu zmarnowana, bo we wcześniejszym mieszkaniu mieliśmy tak, że był sobie to po prostu okap, tutaj szła taka ta, no wiecie, srebrna taka sprężynkowa rura, która doprowadzała jakby no podłączenie. No i tutaj to był taki po prostu burdel dookoła, a u nas są półeczki, jak widzicie, też częściowo puste i można tą przestrzeń fajnie wykorzystać. Oczywiście kryje się też za mną zabudowana zmywarka. Więc może jak już wywołuję ten temat, to przejdę do sprzętów AGD. A oczywiście pod piekarnikiem klasycznie jest szuflada i jeżeli chodzi o szafkę ze śmieciami, to też jest szuflada. To tak dla naszej wygody, żebyśmy nie musieli się tam schylać czy cokolwiek takiego, po prostu wszystko to wyjeżdża i jest gitarka. Ale skoro już wywołałam zmywarkę i ogólnie AGD, to może ją otworzę i przejdziemy do tego, ile kosztowały sprzęty w tej kuchni. I jak wybieraliśmy. I tak, i jak je wybieraliśmy. Powiem wam, że przebrnięcie na stronach z AGD właśnie przez te wszystkie rzeczy typu zmywarka, pralka, suszarka, każda jedna rzecz była dla nas ogromnym wyzwaniem, dlatego że tych produktów jest bardzo dużo. Ceny są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. I potem wiecie, jak już to przeglądacie i widzicie, nie wiem, 10 piekarnik z kolei i one wszystkie wyglądają tak samo, no ale ich ceny się bardzo różnią. Można oszaleć, bo w pewnym momencie człowiek już do końca nie jest pewien, za co płaci. I tutaj wielkie brawa dla Andrzeja, bo on zrobił pierwszy research. Jeżeli chodzi o nasze AGD, ja potem wprowadziłam lekkie poprawki, dlatego że można się trochę naciąć, słuchajcie. Jeżeli macie jakąś firmę, którą bardzo lubicie, nie wiem, tak jak na przykład my lubimy urządzenia Samsunga, tak jakby na początku taki był zamysł, że chcielibyśmy mieć urządzenia Samsunga najlepiej w całym mieszkaniu, no niestety tam się płaci za markę. I płyta indukcyjna od Samsunga była bardzo droga. Andrzejowi się ona spodobała i nawet była na naszej liście zakupowej. Z tym, że potem się okazało, że wiecie, że tam się dopłaca jakieś koszmarne pieniądze za to, żeby kuchnia, żeby kuchenka wam się łączyła z Wi-Fi. Czajcie, żebyście mogli wyłączyć kuchenkę siedząc na kanapie. Wydaje mi się, że aż takich bajerów nie potrzebujemy. Wybraliśmy te AGD, ono nie jest najtańsze, teraz wam opowiem właśnie oczywiście o cenach, ale wydaje mi się, że tak celowaliśmy w taki środek, jeżeli chodzi o cenę i o to, co te sprzęty oferują. Nie uważasz, Andrzeju? No może troszkę tak, ale dużo się też sugerowaliśmy klasą energetyczną i tym walorem ekonomicznym. Czyli ile zużywa prądu, ile zużywa wody, w przypadku pralek, suszarek i zmywarek to było mega istotne. I to też było jedno kryterium, które najszybciej filtrowało nam te sprzęty, czyli klasa energetyczna. No. I kolor był też istotny. A to też prawda. W kolorze czarnym tych sprzętów nie jest aż tak dużo, w sumie zależy jakie, ale nie jest ich aż tak dużo, jakbyście wybierali, wiecie, wszystko srebrne, białe, czy białe chyba też nie tak dużo, ale gdybyście chcieli po prostu srebrne, czy coś takiego, to tak. Zacznę od okapu, on się tutaj kryje, wy go nie widzicie, uważam, że jest taki bardzo zgrabny i słuchajcie, to jest hit, to jest po prostu taki hit, to jest polska marka, to się nazywa chyba VDB, tak. O ile dobrze kojarzę, i ten okap kosztował 564 zł, on bardzo mocno ciągnie, to jest 720 metrów sześciennych na godzinę. Jak ja go teraz odpalę, to będzie naprawdę huk. Dobra, może nie taki huk.
spoko wyciszony. Ale, bo jest dobrze wyciszony, ale czuć naprawdę bardzo mocno, że to ciągnie. Oczywiście jest lampeczka. Można, wiecie, można było kupić okap, który będzie miał tutaj rzeczy dotykowe. I ja osobiście wolę mieć guziki, bo na szybko jestem w stanie je wymacać, nie muszę zaglądać, co takiego tu jest. Ostatni guzik to lampeczka, pozostałe to jest, wiecie, 1, 2, 3, 0. No i ma ten front szklany. Tak, i to jest tutaj szklane i Andrzej by wam to zademonstrował. Ja nie potrafię, to się łatwo odchyla, żeby to wyczyścić, gdybyście chcieli. Tu się otwiera i mamy filtry, tak. Ten... Węglowy? Nie, to nie jest węglowy filtr, taki do cząsteczek stałych, w sensie do antytłuszczowej. To można wyjąć, wsadzić do zmywary, nie trzeba mieć tego ręcznie. Tak, także tak się to prezentuje. Jak już tu jesteśmy, to przejdźmy może od razu do tej płyty. Płytę, słuchajcie, mamy z Beko. Mi zależało na tym, żeby przynajmniej jeden taki panel był panelem, który może być jakby łączony. A ponieważ mam fizia na punkcie różnej maści symetrii, to jak oglądaliśmy płyty, które miały tutaj po kółka, a tutaj miały prostokąt, to mi się po prostu nóż w kieszeni otwierał. A mi się nie podobało te, które miały zamiast kółka albo kwadratu, czy tam prostokątu, krzyżyk. Albo krzyżyk, tak. No. Więc poszliśmy właśnie w Beko, dlatego że ono nam się po prostu też spodobało wizualnie. Ta płyta kosztowała, słuchajcie, złotówkę. Nie pamiętam jaka była jej cena katalogowa. Wynika to z tego, że kupowaliśmy sprzęty w RTV Euro AGD. I tam było tak, że jakby w zależności od ilości produktów można było uzyskać jakiś rabat. Jak kupujecie dwa, to jeden jest tam ileś procent tańszy, jak więcej, wiecie, no jakby z każdym kolejnym sprzętem ten rabat narasta. I to nam wyszło za złotówkę i powiem wam, dla ciekawostki, że tam są różne oferty promocyjne i my próbowaliśmy kombinować, żeby, wiecie, zamówić na osobny paragon płytę, na osobny paragon coś tam i coś tam. Jakbyśmy tego nie przeliczyli, te promocje są tak sprytnie zrobione, że zawsze cena produktów razem do kupy wychodzi wam taka sama, także nie popełniajcie naszych błędów, nie liczcie już tego, bo szkoda waszego czasu, go po prostu kupcie naraz wszystko do kupy, to co jest wam potrzebne. Dlatego, że no, to jest naprawdę bardzo sprytnie wykalkulowane. Wiecie, jak kupujecie pojedynczy produkt, to ma to sens, no bo jego cena jednostkowa może być obniżona, ale jak się kupuje w kupie, no to słuchajcie, to jest tak, że nie wiem, jak korzystacie z tej promocji na 5 produktów, to nagle się okazuje, że cena wyjściowa tego produktu to nie jest ta cena, którą teraz widzicie, tylko cena przed obniżką, a tych obniżek wszędzie jest pełno. Jest to bardzo skomplikowane, naprawdę jakby nie męczcie się z tym. Dodajcie wszystko do koszyka, jeżeli kupujecie kilka rzeczy na raz i po prostu zamówcie, nie zastanawiajcie się, ile to będzie kosztowało, jak spróbujecie to zamówienie porozbijać, bo to nie ma sensu. No i właśnie, płyta, tak jak wspomniałam, kosztowała nas złotówkę, tyle jest na fakturze. Mamy tutaj jakby dwa pola takie duże, prostokątne. Możecie oba te pola ze sobą połączyć, więc możecie mieć dwa takie wielkie palniki. Mi się to podoba. Z rzeczy takich mniej fajnych już w pierwszym tygodniu porysowałam tą płytę. Ale to się zdarza. No oczywiście to była moja wina, bo tutaj były jeszcze jakieś wióry, ja tego nie zauważyłam, przejechałam po tym garnkiem. Także tak, obsługa, jeżeli chodzi o ten panel, jest bardzo prosta, prościej się nie da, macie przycisk włączenia, plusik, minusik do każdego z palników. Naprawdę, nic skomplikowanego. Kolejna rzecz to piekarnik. I mi osobiście się podoba, jak piekarnik ma gałeczki. Więc wzięliśmy taki piekarnik, który nie ma tego wyświetlacza. Wiecie, takiego, że wybieracie wszystko jakby tutaj w tym komputerku. Tylko właśnie taki, który jednak ma te przyciski. Jest to piekarnik marki Whirlpool i on kosztował 2400 zł. Z takich fajnych rzeczy, no to oczywiście ma tą pyrolizę. I do tego można w nim piec na parze. Tam na dole, słuchajcie, jest takie wgłębienie, możecie tam nalać wody, i właśnie piec sobie taki, wiecie, na przykład sernik wiedeński, tak? Bo chyba taki się piecze z użyciem pary i jeszcze tego nie testowałam, ale czytałam w opiniach, że to naprawdę daje radę.
A, no i fajne jest to, że w tych nowych piekarnikach ten cusiek, który wyjeżdża, on jest taki sztywny. Więc jak wy coś pieczecie i potrzebujecie jakby to wysunąć, to już nie jest tak, że Andrzej musi mi to trzymać, żebym ja na przykład mogła, nie wiem, podać kurczaka albo coś. Tylko on po prostu sobie na tej szynie wyjeżdża, to się fajnie trzyma i nie muszę się stresować, że mi to wybadnie. Dobra, kolejna rzecz. Będzie dużo paplaniny, słuchajcie, w tym filmie. Czyli właśnie to, co się kryje tutaj. Zmywarka. Zmywarka jest od firmy Whirlpool, kosztowała 3100 zł. To był stricte wybór Andrzeja. Przyznam, że tak naprawdę ona ma tutaj bardzo dużo programów, a my cały czas korzystamy chyba z jednego albo z dwóch. Czyli albo z tego trybu eko, albo z tego trybu szósty zmysł, czyli wtedy zmywarka jakby sama jest w stanie jakimś cudem ocenić, jak bardzo zabrudzone są wasze naczynia i dzięki temu, wiecie, jakby dobiera sobie tą długość pracy. Z fajnych rzeczy, no ale to chyba wszystkie nowe zmywarki już tak mają. Ona się oczywiście po tym, jak skończy się program, sama otwiera. Także to jest mega spoko, że jakby fajnie się to potem wietrzy. Przejdźmy do drugiego rogu. Tutaj słuchajcie, mamy zlew i mamy kran. Jeżeli chodzi o zlew, na początku mieliśmy mieć zlew taki wąziutki, 40, jednokolorową. Natomiast potem stwierdziliśmy jednak, że czasem trzeba umyć coś większego i lepiej, żeby ten zlew był większy niż mniejszy. Dlatego jest 60, jak widzicie, nie ma tutaj wbudowanego takiego stricte ociekacza, dlatego mamy takie pierdółki z Ikei. Jeżeli chodzi o ten zlew, to producentem tego jest firma Franke. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o baterię, ona ma, słuchajcie, taką elastyczną rączkę, także dzięki temu możecie sobie fajnie ten zlew obmyć. To jest na takiej gumce i powiem wam, że jestem mega z tego zlewu zadowolona i z tej baterii, już wam mówię dlaczego. Zlew kosztował 509 zł, on nam chyba przyszedł... Z euro. Z euro, tak. A jeżeli chodzi o baterię, bateria kosztowała... Poczekajcie, ile? Kram, 539 zł. 540 zł. I mega spoko jest to, bo jak macaliśmy w innych sklepach, to te pstryczki były takie, że je trzeba było cały czas trzymać, albo ten mechanizm bardzo puszczał. A u nas, słuchajcie, jak ja sobie to pstryknę, to cały czas ten strumień jest taki rozbity. Naprawdę bardzo dobrze nam się z tej baterii korzysta. No i ostatni już sprzęt, który się kryje w tej kuchni, to jest lodówka. Uważam, że jest ona absolutnie przepiękna. Jest czarna, szklana, w sumie można to potraktować jak pewnego rodzaju lustro. Jest to lodówka od Boscha. Sama w sobie lodówka kosztowała 4840 zł, natomiast jakby taką cenę, którą ja sobie liczę w naszym budżecie, to jest 5009 zł, dlatego że w przypadku lodówki zapłaciliśmy od razu, zamawiając ten sprzęt za wniesienie. I jakby wiecie, i montaż. W teorii montaż, w praktyce jak przyjeżdża wam nowy sprzęt AGD, nie można go podpiąć od razu, on musi się tam w takiej, wiecie, temperaturze domowej trochę odstać, więc panowie przyjechali, wypoziomowali ją tak, żeby ona odpowiednio stała w tej wnęce i po prostu zostawili, a potem podłączyliśmy sobie już ją do prądu sami, no ale to nie było nic takiego skomplikowanego. Andrzej, chcemy pokazać ją w środku, czy nie? Nic tam specjalnie chyba w środku nie ma. Ale no, tak jak widzicie po tym froncie, ona jest naprawdę bardzo duża. To jest 70. I słuchajcie, to nie jest tak, że my ją sobie wstawiliśmy tutaj tak przy tych ścianach blisko, bo takie mamy, widzimy się, w sensie trochę też, ale ta lodówka może tak stać. Normalnie jak kupujecie lodówki, to w zaleceniach zazwyczaj jest informacja o tym, że one powinny mieć 5 cm odstępu jakby od ściany z jednej i z drugiej strony i oczywiście też z tyłu. A jeżeli chodzi o tą lodówkę, ona może być zabudowana, mimo że nie jest lodówką do zabudowy, takiej stricte. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I ostatnią rzecz, którą pominęłam, a powinnam była wspomnieć przy okapie. No oczywiście okap jest podłączony i w tej brązowej części tam na górze naszych szafek ukryte są takie rurki
do pociągnięcia tego do wentylacji, która kryje się w tym rogu. To było bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, żeby to odpowiednio zrobić i koszt takich rurek w naszym przypadku to było 490 zł. I rurki, które mamy, słuchajcie, to są rurki, które są bardzo szerokie, tak? Szerokie, a tutaj jakby niskie, dzięki czemu no jakby nie trzeba było tam, wiecie, robić takiego dużego odstępu od tego sufitu, tylko te szafki wiszą tak raczej dosyć wysoko. No i reasumując, wszystkie sprzęty AGD kosztowały 12 zł, a kuchnia jako całość wyszła nam, słuchajcie, za 33 812 zł, będąc tak precyzyjnym. Sporo. Ja jak teraz to podsumowałam, przed chwilą to robiłam, to miałam takie, kurde, no sporo. Myślałam, że trochę mniej. No ale, no trzeba też przyznać, że nie wybieraliśmy sprzętów, które były najtańsze. Jak szukaliśmy baterii albo zlewu i coś było podejrzanie tanie, no to właśnie nam się to wydawało podejrzane, że coś kosztuje na przykład 100 zł albo 200 zł i ma nam służyć długo. Stąd też zdecydowaliśmy się na rzeczy z takiej, powiedziałabym, raczej chyba średniej półki cenowej. Mamy nadzieję, że nie popsuje nam się tutaj nic za szybko i że będziemy mogli sobie użytkować tą kuchnię. I jeszcze raz podkreślę, słuchajcie, że współpraca z panem Rafałem była naprawdę świetna. On tutaj nam dawał wiele propozycji, jak mieliśmy to nasze zamieszanie z tym okapem w poprzednich vlogach, mogliście dowiedzieć, to on cały czas był pod telefonem, służył nam radą, swoim doświadczeniem. Także bardzo chciałabym to docenić. Nie powiedziałabym, że jakby cała ta kuchnia i ten proces mebli jest bez wad, ale jakby już bym miała jakby się czegoś czepić, to będą takie drobiazgi, na które pewnie większość ludzi miałaby wywalone, a ja jestem upierdliwa i bardzo szczegółowa i nie mam. Z takich rzeczy, które mogłabym wam wymienić, to na przykład jak panowie nam wieszali tą szafkę nad lodówką, no wiadomo, musieli wyciągnąć tą lodówkę, żeby odpowiednie wsporniki zamontować pod tą szafkę. No i ja tutaj sobie widzę, jak zerkam, że pył, który się wytworzył w trakcie wiercenia otworów, tutaj leży. My będziemy musieli tą lodówkę wysunąć i to w końcu posprzątać. Na razie przyznam, że nam się nie chce i tak zamykam jedno oko, jak tutaj staję. Ale to są takie pierdołki i one tu są. Gdzieś tutaj, o, też było coś takiego, że tutaj robi się taka szparka. To nie jest nic złego absolutnie. To wynika z tego, że tam jakby, wiecie, ta szafka jest dalej zabudowana, a tutaj po prostu mamy front, ten spód i tyle. To są takie rzeczy, no właśnie, to są takie pierdoły. Tego się nie powinno czepiać. Ale gdybym miała powiedzieć, że jakby jest tutaj tak wszystko na 1000000% zrobione, to nie. Zabrakłoby im procenta do tego, żeby być tak idealnie perfekcyjnym. Tak jak mówię, są to szczegóły i jakby nie wpływa to na moją ocenę. Uważam, że pan Rafał jest absolutnie osobą godną polecenia. Wiecie, jakby nie było żadnych problemów, był cały czas pod telefonem. Ja jestem, uważam, upierdliwym klientem, bo ja mam bardzo dużo pytań, nie znam się na tym i naprawdę zawracałam mu bardzo głowę. Pozdrawiam w ogóle, jeżeli to ogląda. No pan Rafał za każdym razem bardzo cierpliwie udzielał mi odpowiedzi na wszystkie moje durne pytania, co bardzo doceniam. Wydaje mi się, że najlepszą rekomendacją jest to, że spotkamy się z panem Rafałem ponownie, dlatego że poza tym, że mamy tą kuchnię, mamy też zabudowane wnęki szafami. Pojawią się też tutaj meble w salonie właśnie od pana Rafała i meble w sypialni. To wszystko właśnie dogrywamy. Montaż, mamy nadzieję, odbędzie się pewnie gdzieś w marcu. Musimy jeszcze ustalić szczegóły. Wiadomo, że na takie meble, wiecie, od stolarza trzeba chwilę poczekać. Ale tak, wydaje mi się właśnie, że to, że wracamy do niego i będziemy ponownie korzystać z jego usług, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że jest to absolutnie godne uwagi, warte polecenia. Uważam, że stosunek jakości do ceny był bardzo w porządku. Jak patrzyliśmy na, wiecie, jakieś takie przykładowe wyceny, które można obczaić w internecie, można by się było spodziewać, że to będzie kosztowało jeszcze więcej. Czy da się znaleźć tańszego stolarza? Pewnie się da. Na pewno się da. Na naszym osiedlu, jak rozmawialiśmy, wiecie, między sąsiadami na grupie osiedlowej, kto ile za co płacił, no to znalazł się ktoś, kto miał bardzo podobną kuchnię do nas i wyszła mu ona taniej. Ale czy zmieniłabym przez to zdanie?
Nie, dalej bym skorzystała z mebli pana Rafała. W głównej mierze też dlatego, że to jest czwarta kuchnia, którą w naszej rodzinie wykonał pan Rafał. W zasadzie piąta już, tak? Kama, dwie w Płocku, ciocia Bogusia, to nasza jest w zasadzie piąta. I wiecie, jakby wiemy od pozostałych użytkowników tych mebli, że z tymi meblami się nic nie dzieje, że one są precyzyjnie, ładnie poskręcane i wiecie, nie trzeba się stresować, że za chwilę coś tam wam, nie wiem, się wyrwie, odpadnie albo coś takiego. Także tak, tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film. Andrzeju, czy ja powiedziałam wszystko? Zgadza się. Dobrze. To bardzo wam za ten film dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych mebli, bo może czegoś nie powiedziałam w ferworze walki, to dajcie znać na tyle, na ile będziemy w stanie. Oczywiście wpiszemy, tak jak mówiłam, kontakty do pana Rafała będziecie mieli w opisie pod filmem. Pan Rafał przyjeżdża do Warszawy na różne realizacje. To nie jest tak, że wybrał się tutaj specjalnie dla nas. Nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Także jeżeli jesteście z tych okolic właśnie warszawskich, a tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie jesteście, a bylibyście zainteresowani wyceną, to ja wiem, że kilometry nie stanowią dla nich problemu. Wymaga to co prawda potem już samo montowanie, wymaga trochę większej logistyki, ale chłopaki ze wszystkim dają radę, już nie wspominając w ogóle o tym, że to taka wesoła ekipa, słuchajcie, że jak my tutaj siedzieliśmy pierwszego dnia, bo jeszcze pracowaliśmy tutaj potem w trakcie montażu, zawinęliśmy się do rodziców, żeby tutaj chłopakom nie przeszkadzać. To było tak wesoło, po prostu kabaret na żywo. No, jeszcze chłopaki tak fajnie po śląsku czasem godują i dla mnie to jest totalnie zabawne i urocze. Także tak, było bardzo miło. No, koniec mojej poplaniny. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Miał być sneak peek kosztów ogólnie i w końcu się nie wydarzył. Wybaczcie, ale trochę to trwało, zanim nagraliśmy poprzednią część. Więc tak, podsumowując na bardzo szybko. Do tej pory to wszystko, co widzicie we vlogach, kosztowało nas 140, powiedzmy, że 3000 zł, jeżeli chodzi o wykończenie mieszkania. Przewidujemy, bo mamy już wybrane pozostałe rzeczy, które się tutaj pojawią, że całość będzie kosztowała 180 tysięcy złotych. Możemy założyć, że to mieszkanie ma jakieś 60 metrów, co daje 3000 zł za wykończenie z metra kwadratowego. Tak się to przedstawia, a szczegóły za parę miesięcy.